Witam zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Odczuwał nasz ból. Zobacz Hebrajczyków, rozdział 4, werset 15-16. Dlaczego Bóg musiał przyjść na świat w ludzkim ciele? Jest to bardzo ważne pytanie. Nie powinniśmy jednak oczekiwać na nie czysto racjonalnej odpowiedzi. Nie musimy znać odpowiedzi, która wyda nam się zupełnie zrozumiała i sensowna. Nie ma takich badań w dziedzinie filozofii, nauki, socjologii i jakichkolwiek innych, które mogłyby nas doprowadzić do wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie. Nie powinniśmy też starać się o wymyślenie jej o własnych siłach. Najbezpieczniej jest uważnie przestudiować, co mówi na ten temat Biblia. W liście do Hebrajczyków znajdujemy najwyraźniejsze, najpełniejsze wyjaśnienie tej kwestii. Nie bez znaczenia jest fakt, że list do Hebrajczyków to księga najbardziej skupiająca się na obecnej arcykapłańskiej służbie Jezusa w niebiańskiej świątyni.